Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Łukasz Przybyszewski. Czołem, Łukaszu. Witam. Łukasz Przybyszewski jest fundatorem i prezesem Abkhazid Foundation Fund, kiedyś związany z Ośrodkiem Badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. Dzisiaj tak naprawdę działa w sektorze prywatnym, a jego specjalizacją jest Iran. Wszystko się zgadza? Zgadza. Iran, Bliski Wschód, bezpieczeństwo, tak. Super. Tym samym, jak się już Państwo pewnie też domyślają, dzisiaj będziemy właśnie rozmawiali o Iranie jako Iranie, ale też przede wszystkim jego roli, również w tym nowo kształtującym się ładzie i porządku na świecie. Łukaszu, tak najogólniej słowem wstępu do tematyki związanej z Iranem. Czym był, czym dzisiaj jest, a czym być może będzie Iran? Iran niegdyś był bardzo kluczowym krajem, jeśli chodzi o zaopatrywanie węglowodory. Tak? Jeżeli pamiętamy XX wiek, szczególnie drugą połowę XX wieku do 1979 roku, to widać, że i Brytyjczykom, i potem Amerykanom szczególnie zależało na tym, żeby to państwo pozostawało w ich orbicie wpływów. Natomiast no, to się zaczynało zmieniać z czasem. Można byłoby powiedzieć, Amerykanie wyprosili Brytyjczyków z Iranu i jednocześnie zaczęli też rozwijać infrastrukturę wydobywczą w Arabii Saudyjskiej. Od tamtej pory Mohammad Reza Shah Pahlavi wyczuwał, że jego kraj w przyszłości będzie prawdopodobnie miał znacznie mniejszą rolę, dlatego też tak bardzo rywalizował z Saudyjczykami bardzo długo i koniec końców nastąpiła rewolucja islamska, której, jak wiem, przewodził Khomeini. Natomiast trzeba też pamiętać przy tym wszystkim, że Europa też odegrała tutaj pewną rolę. To, że Khomeini znalazł azyl we Francji, nie jest przypadkowe. Bardzo, bardzo silne były związki irańsko-francuskie na poziomie kulturalnym, na poziomie edukacji, jak i politycznym. Wiele elit też jeszcze przed w ogóle Pahlavim, jego ojcem było edukowanych we Francji. Także no, wpływy europejskie tutaj były, te także przyczyniły się do rewolucji islamskiej w Iranie. Być może na dobre, dlatego że sentyment komunistyczny w Iranie też był całkiem spory, szczególnie wśród nowo wyedukowanej klasy średniej, elit, niektórych elitach. Także no, efekty dla nas są takie, że dzisiaj mamy Iran, który jest odizolowany, wydaje się być tak odległy ideologicznie, jak i politycznie, że no ciężko mieć z nim jakieś inne stosunki niż w najlepszym wypadku poprawne. Czy to wyszło na dobre, że wspieraliśmy tą rewolucję islamską, czy nie? No prawdopodobnie raczej na dobre, dlatego że dzisiaj no, mamy połączenie takiego powiedzmy socjalizmu i religii, troszeczkę taki model bym powiedział, leninowski tam panuje. Trochę się zmienił. Także dzisiaj mamy Iran, który próbował przez ostatnie dwie dekady wdrażać reformy gospodarcze, ale tylko tak naprawdę one jako jakieś tam skutki przynosiły, dlatego że jeśli chodzi o system polityczny, to tutaj żadnych zmian nie było większych. I efekty tego są mieszane. W dalszym ciągu oczywiście rywalizacja z Izraelem, Arabią Saudyjską i też Turcją się utrzymuje. Więc dzisiaj mamy Iran, który najprawdopodobniej planuje mimo wszystko no, mieć tą broń jądrową, dlatego że jeżeli Chamenei, najwyższy przywódca Iranu, umrze, to wówczas jego słowa będzie można cofnąć o tym, że Iran nie ma i nie będzie i nie musi mieć broni jądrowej. Tak? Także jeżeli to będzie kluczowe dla zachowania reżimu, no to możemy się spodziewać, że rzeczywiście za jakiś czas do jakiejś próbnej detonacji może dojść.
Są też głosy, że wbrew pozorom Iran już ma tę broń, tylko że w częściach i te części osobno przetestowano, czy działają, żeby w razie czego móc dokonać ich połączenia i użycia. Ale to jest plotka o tyle częściowo wiarygodna, że dosyć rzadko powtarzane, a z reguły coś, co jest rzadko powtarzane, jakoś miało większe ziarno prawdy w przypadku Iranu niż to, co się najczęściej powtarza. Bardzo dziękuję za z jednej strony wyczerpujące, a z drugiej krótkie wprowadzenie do tematyki związanej z Iranem. Na pewno będę dzisiaj jeszcze pytał o ten program atomowy. Wrócimy też na pewno do kwestii związanej z atakiem tak naprawdę na instalację irańską, bo to były tematy niezwykle ciekawe. Ale tak naprawdę dzisiaj przede wszystkim chcemy porozmawiać o tej roli Iranu w świetle trwającej, wcale nie od lutego, to będę powtarzał aż do znudzenia, wojny w Ukrainie. No bo przecież Europa czy świat zapowiadały, no głównie może ustami Stanów Zjednoczonych, pewnego rodzaju, nie wiem czy możemy nazwać to resetem, ale jednak trochę zmianę stosunków ze względu na to, że irańskie surowce będą potrzebne, aby zrównoważyć te niedobory związane tak naprawdę ze zerwaniem jakby tych dostaw z Rosji. Jaki jest twój pogląd, jak ty widzisz całą tą sytuację? Ja uważam, że przede wszystkim kluczową teraz kwestią dla Unii Europejskiej będzie załatwienie dostaw LNG. Problem polega na tym, że Iran nie posiada wciąż jeszcze wystarczającej infrastruktury, żeby taki surowiec dostarczyć. A czy tym samym moglibyśmy się ewentualnie spodziewać, że Europa zainwestuje w taką infrastrukturę w Iranie? No to wymaga bardzo dużych zmian tak naprawdę w podejściu do Iranu, zwłaszcza właśnie pod kątem no, tego zagrożenia programem atomowym. Zgadza się. Nie sądzę, żeby tak było, dlatego że państwa europejskie nie mają wystarczających zasobów w swoich marynarkach, żeby ochraniać ten szlak właśnie od Europy po Zatokę Perską. To jest główny problem. Najlepsze relacje tutaj, jeśli chodzi o marynarki wojenne, mają Włochy z Iranem. Najczęściej ich okręty tam wizytowały, ale nie mamy ku temu jakichś szczególnych możliwości, więc no, jedno musi iść w parze z drugim. Tak? Jeżeli mamy kluczowy, strategiczny nośnik energii, no to musimy go też zabezpieczyć. Jeżeli nie mamy jak zabezpieczyć jego dostaw, no to jesteśmy bardzo narażeni na naciski zewnętrzne. Wbrew pozorom wokół Europy jest dość dużo innych źródeł LNG, czy w ogóle wszelkich węglowodorów, które przy obecnych cenach jeszcze bardziej się opłaca wydobywać, szczególnie złożenie konwencjonalne. Widzimy też, że Izrael doszedł do porozumienia z Egiptem w sprawie właśnie wydobycia gazu. Także no, plus do tego wszystkiego trzeba dołączyć oczywiście całą sprawę. No, użyję niemieckiego pojęcia, choć nie powinienem, Energiewende, czyli przemiany energetycznej w Europie. Będziemy odchodzili od niektórych typów węglowodorów i najprawdopodobniej Iran będzie dostawcą głównie dla Azji, nie dla Europy. Na to wychodzi. To skąd te wszystkie głosy, że trzeba w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, że zrewidować, ale zastanowić się nad relacjami z Iranem. Iranem przecież jakby nie patrzeć objętym sankcjami. Dlatego, że na polu rynku węglowodorowego Iran jest rywalem dla Rosji. Najzwyczajniej w świecie. Jeżeli mamy takie w tej sytuacji, że Rosja obniża dostawy, no to jeżeli komunikujemy, że trzeba się dogadać z Iranem, to dla Moskwy w tym momencie to jest jasny, czytelny sygnał, że jeżeli będziecie na nas naciskać, to możemy sięgnąć po no, radykalne rozwiązania, które dotychczas nie rozważaliśmy. One są obecnie wciąż bardzo mało prawdopodobne, ale w szczególnych okolicznościach mogą się jednak stać realne, tak? A zanim zapytam tak naprawdę o, no może nie bilateralne, ale w pewien sposób różne stosunki z różnymi graczami Iranu, to tutaj rodzi mi się pytanie po twojej wypowiedzi, czy Rosja jest w stanie w jakikolwiek sposób oddziaływać, pozytywnie, negatywnie, jakkolwiek, na Iran, aby właśnie jej plany, że tak powiem, nie zostały trochę zakłócone.
Rosja trzyma i w dużym stopniu Iran w szachu, mimo że szacha już tam dawno nie ma. No. Dlatego, że no bez nich program cywilny, jądrowy irański tak. Z elektrowni w ogóle nie miałby szans na realizację. Tam mówimy o technologiach trochę jednak starych, sprawdzonych, niesprawdzonych, zawodnych. To są elektrownie jądrowe którejś tam generacji, działają. Także no to jest najważniejsze. No ekipy inżynierów rosyjskich, które tam przybyły w latach 90. na początku i do dzisiaj tam też siedzą, wsteczną inżynierią odtworzyły i przebudowały zachodnio-niemieckie, bo tam były dwie jednostki właśnie, dwa reaktory. Z tych dwóch odtworzono jeden według bardziej ich zamysłu. No i teraz będą zbudowane kolejne jednostki, tak, w buszach tych elektrowni jądrowych. Więc no, bez tego Iran nie ma najzwyczajniej w świecie prądu. Nie mogą palić ciągle węglowodorów, żeby napędzać swoją gospodarkę. To się nie opłaci. Jasne, ale jedna kwestia to jest kwestia typowo energetyczna, druga jednak zbrojeniowa. Rosjanie tutaj też mają jakiś swój udział, czy mimo wszystko się trochę obawiają wejścia akurat w ten aspekt? To znaczy oni się nie obawiają, tak samo jak i Chińczycy też się nie obawiają, bo nie muszą się obawiać, dlatego że to oni są sprzedawcą, który może decydować o tym, co dostarcza. Iran wystosowywał wiele różnych próśb o najróżniejsze systemy i od Rosji, i od Chin, ale oba te mocarstwa wybierały tylko te systemy, które w jakiś sposób miały bilansować wzrost projekcji siły i tak dalej po stronie właśnie na przykład saudyjskiej czy amerykańskiej. Czyli przykładowo, jeżeli według Pekinu lepiej byłoby dostarczyć zamiast X pociski przeciwokrętowe, no to wówczas dostarczali te pociski. Tak? Tak samo Rosja, jeżeli miała do wyboru albo w jakiś sposób poprawić budowane przez Iran czołgi, czy też dostarczyć w ogóle całą nową linię produkcyjną, a na przykład S-300, zestaw, który miałby de facto ochraniać Chameneiego, bo ten zestaw jeździ za nim wszędzie po kraju, gdzie on tylko się uda, no to wolą do nim dostarczyć S-300, tak? Oni grają na równowagę. Czyli współpraca polega na tym, że robimy, pomagamy, tworzymy przy okazji zagrożenie dla lokalne zagrożenie, że wzmacniamy ten Iran, ale z drugiej strony robimy to w taki sposób, żeby nie zakłócił też interesom naszym. Patrzę tutaj pod kątem Rosjan, oczywiście Chińczyków. Dobrze to rozumiem? Tak, niezbędne minimum, które dostarcza korzyści obu stronom. Tak to wygląda. Takich rzeczy, które mogły w jakiś sposób zmieniać zdolności Iranu, no to były technologie związane właśnie z pociskami kierowanymi i śmigłowce, ale ze śmigłowcami to chyba nie do końca wypaliło z tego, co tam widziałem ostatnio, bo one miały z kolei, tak, one miały właśnie z Tatarstanu być jakoś tam dostarczane w częściach bodajże. A jeśli chodzi o całą resztę właśnie, czy to bezzałogowce, czy pociski wszelkiego typu rakietowe, no to tutaj mamy bardzo duży postęp. I śmiem twierdzić, że on no, nie może być wyłącznie przypisany zdolnościom irańskich inżynierów. Prawdopodobnie jest tutaj duże pole do współpracy, jest tutaj duże pole współpracy między Chinami, Rosją i Iranem i bardzo prawdopodobne, że oni są edukowani na tych uczelniach, tak? Rosyjskich i chińskich wracają, a potem rozwijają dalej te programy. Czy w interesie Rosji i Chin jest tylko wzmacnianie pozycji Iranu jako takiego, czy być może podpalanie też jego relacji z którymś z sąsiadów bądź państw w jego rejonie? Czy właśnie, żeby cały rejon w pewien sposób też być może, no nie chcę powiedzieć, że podpalić, ale jednak sytuację zaognić. Z pierwszą i drugą częścią bym się zgodził, z trzecią nie do końca. Tak, państwom, znaczy Rosji i Chinom zależy na tym, żeby Iran nie miał dobrych relacji z sąsiadami i zależy im na tym nie tyle, żeby region podpalić, ale tyle raczej, bo im zależy bardziej na tym, żeby Iran nie był zdolny do jakiejkolwiek większej operacji, inwazji na kraje sąsiednie. Natomiast korzystne dla nich jest to, aby Iran mógł
z daleka dokonać ostrzału, na przykład właśnie pociskami balistycznymi, ponieważ tego skutki byłyby różne, często dramatyczne, ale nie wiązałoby to się z wojną, która by objęła absolutnie cały region w każdym jego zakątku. Czy masz na myśli jakiś szczególny cel, jakieś państwo, czy tak ogólnie tylko stwierdziłeś? Nie, mam też na myśli oczywiście Irak i Syrię, dlatego że no, Iran nie ma wystarczającego uzbrojenia ani sił, żeby tam no, wprowadzać jakieś większe zgrupowania. Także no, oni tam mieli w Syrii i siły specjalne właśnie armii, jak i też gwardii, ale tak na dobrą sprawę, no poza tym, co Amerykanie tam zostawili i w Iraku i używa tego front mobilizacji ludowej, czyli te bojówki proirańskie, często bojówki właśnie irackie, to poza tym wszystkim tam nic nie ma ciekawego. Iran nie ma nic, nie ma żadnego sprzętu, który by pozwolił im dokonać jakiejkolwiek inwazji, zajęcia terenów, które mógłby połączyć z jakąś inną operacją wymierzoną przeciwko Saudyjczykom przykładowo. A jak dzisiaj tak naprawdę wygląda gospodarka i finanse Iranu? To jest stabilne państwo, czy tak naprawdę interesami z Rosją, a bardziej z Chinami, bo wiemy jak Chiny działają, w pewien sposób uzależniają, dają na kredyt, wręcz potrafią dać prawie za darmo, ale tak naprawdę nie za darmo. Nie, nie, oni, jeżeli chodzi o relacje właśnie gospodarcze Iran-Rosja, to tutaj się liczy twarda waluta. Oni co prawda uruchomili kanał bankowy, który służy do rozliczenia w walutach lokalnych, tak, czyli właśnie rubel i rial, czy też po zmianach tuman, ale mimo wszystko i tak wszyscy posługują się różnymi nazwami. A Chiny, no nie, tutaj nie jest, to absolutnie to nie jest taka sytuacja. Chiny dadzą kredyt, który jest pułapką takiemu państwu, które nie ma wyboru i które w tę pułapkę wpadnie. Iran by w tę pułapkę nie wpadł. Sytuacja gospodarcza ogólnie i finansowa w Iranie jest zła. Nie ma co ukrywać, że jest zła i są w stanie obchodzić sankcje wciąż. Także wciąż sprzedają ropę dzięki transferom ship to ship, jak i innym sposobem właśnie kamuflowania tej sprzedaży. Jest ona na niższym poziomie oczywiście niż była przed ponownym jednostronnym wprowadzeniem JCPOA, znaczy odejścia od JCPOA przez Stany Zjednoczone. Także na dobrą sprawę Iran żyje z a. kanibalizacji własnych zasobów, b. z przemytu. Więc ta sytuacja jest wbrew pozorom idealna dla skorumpowanych elit, których oczywiście aparat państwowy bardzo chętnie by się pozbył, gdyby mógł, ale nie może, ponieważ no bez nich państwo nie mogłoby hulać, że tak się kolokwialnie wyrażę. Mm-hmm. Czyli z jednej strony gospodarka i finanse, delikatnie mówiąc, nie są najlepsze, ale mimo wszystko pozwalają na ten biznes z Chinami. Dokładnie tak. Także no, mamy bardzo dużą warstwę, w cudzysłowie średnio, no nie wiem według jakich kryteriów można byłoby ją mierzyć, która jest okresowo dożynana, wyciskana, tak? I są konglomeraty państwowe, jak i też elity, które no, są w dużym stopniu osłonięte od tych efektów sankcji i tak dalej, dlatego że są zaangażowane właśnie w przemyt najróżniejszego rodzaju sposoby obchodzenia sankcji i tak dalej. Natomiast cała reszta społeczeństwa no cierpi na tym oczywiście. Jeżeli przechadzamy się ulicą Teheranu, to widzimy, że no, dobre czasy to tu były może pokolenie temu, czy półtora pokolenia temu. Także no, naprawdę to bardzo często wygląda tak, że mamy, niby widzimy wszystkich ze smartfonami, niby z jakieś gdzieś tam nowoczesne urządzenia czy samochody są, ale generalnie to bardzo przypomina taką Warszawę początku lat 90. Bardzo dużo starych samochodów, bardzo dużo brudu, bardzo dużo takiego braku dbałości o otoczenie, coś czego nie było na przykład za szacha. Dobrze, a jeżeli mówimy Iran, to mamy oczywiście różne skojarzenia. Mamy skojarzenia, za przeproszeniem, z innym Arabem trochę. Z drugiej strony, bo oczywiście to jest bardzo duży taki skrót myślowy, może nie do końca wręcz uprawniony. Z drugiej kwestie właśnie programu atomowego,
ale z trzeciej pojawia się chyba trzecie skojarzenie, czyli Hezbollah. Znaczy, Irańczycy są Persami, posługują się językiem perskim, odpowiednik angielski, znaczy oni sami mówią, że to jest Farsi, tak, czyli perski, od prowincji Fars w Iranie. Dlatego po angielsku często mówią ludzie, że to jest Farsi. Tak. Jest to prosty język, naprawdę, jak tylko człowiek opanuje alfabet, to łatwo się nim posługiwać. Jest bardzo wiele podobnie brzmiących słów do języków słowiańskich i nie tylko. Z wyglądu Irańczycy są bardzo różni, ale względnie tak na dobrą sprawę są często podobni do Hiszpanów, Wenezuelczyków czy Włochów. Ale Łukaszu, jest to na fakcie, czy to trochę pewnego rodzaju, szukam dobrego słowa, stereotyp, że Irańczyk ma się właśnie za tego lepszego? Irańczycy zawsze mają, Irańczycy są dumni, są bardzo dumnym narodem, jednocześnie niesamowicie krytykują siebie samych. Ale jak ktoś ich krytykuje, no to już nie wygląda dobrze, tak? Rozumiem. Oni czują, że mają prawo krytykować swoje władze i tak dalej. I jest to okej, tak długo, jak im przytakujemy. Mhm. Także no, oni absolutnie tak, są dumni. Jak człowiek im tłumaczy, że słuchaj, no za szacha było lepiej, bo nie zdążyło się popsuć. No to wówczas niektórzy się bardzo obrażają, tak? Bo jednocześnie to obraża i obecne władze, jak i poprzednie. Są niesamowicie dumni. Jest tam też taki, powiedzmy, nurt właśnie skrajnie prawicowy, z którym troszeczkę sympatyzował Ahmadinejad. Oni właśnie odwołują się do tej przeszłości przedmuzułmańskiej, wręcz aryjskiej niemalże, także są też takie ruchy. Dobrze, ale musimy wrócić na pewno do Hezbollahu i relacji tak naprawdę Iranu z Hezbollahem, bo jakby nie patrzeć, to wszystko ma wpływ na rejon może troszeczkę dalej, bo mam na myśli oczywiście państwa takie jak Syria, Liban i ostatecznie Izrael. Zgadza się. No, Iran pomagał tworzyć Hezbollah. Pomagał tworzyć, budować, ale tak jak zawsze Iran bardzo mądrze tutaj postępował, mianowicie od początku uznano, że takie podmioty muszą po pierwsze mieć totalne spektrum działalności. Od rolnictwa, przez opiekę zdrowotną, przez jakieś tam wydarzenia kulturalne i tak dalej, tak? Po bojówki, tak na dobrą sprawę, regularne formacje wojskowe i muszą same się utrzymywać przede wszystkim. Czyli to nie jest tak, że tutaj Iran wspierał tylko te, nazwijmy to, militarne skrzydło, ale jak najbardziej kibicował temu, aby i nie tylko politycznie, bo przecież trzeba podkreślić, że Hezbollah politycznie zaistniał, ale to, co powiedziałeś, przede wszystkim społecznie, aby tamte społeczeństwo jednak Hezbollah wspierało. Zgadza się, to jest projekt totalitarny tak naprawdę. Jeżeli mamy Hezbollah, czyli partię Boga, a Bóg jest jeden, no to chyba wszyscy powinni być w tej partii, prawda? Tak patrząc z ich perspektywy. Więc no tak, to jest państwo w państwie, jeśli chodzi o Liban i bardzo wiele wskazuje na to, że podobne struktury zmierzające do tego samego celu są i będą dalej tworzone właśnie też w Syrii. One już są stworzone de facto w dostatecznym stopniu też w Iraku, tylko no nie mają jeszcze szansy ku temu, żeby totalnie tam przejąć władzę. Dobrze, a muszę powiedzieć no też ze swojego doświadczenia, bo w Libanie też byłem, no i nie powiem, byłem w lekkim szoku, kiedy wchodząc do sklepiku, no takiego trochę jak u nas kiedyś w mniejszych miejscowościach, w którym jest de facto wszystko, no to oczywiście zaraz po wejściu człowiek w pewien sposób był atakowany, żeby kupił najróżniejsze gadżety właśnie związane z Hezbollahem, a nie ukrywajmy, no przecież gospodarze doskonale wiedzieli, że jesteśmy Europejczykami, a mówiąc proste, że jesteśmy Polakami. Ale, bo nie sposób tak naprawdę pytać o to w oderwaniu ogólnie od sytuacji obecnie w tym, bądź co bądź wspaniałym państwie, jakim jest Liban. Czy Hezbollah tak naprawdę sobie z tą sytuacją poradzi, czy niestety może bardzo dużo stracić, bo społeczeństwo ze względu na fatalną sytuację przecież w jakim się znalazło, no stwierdzi, że tego poparcia już więcej nie daje. Jeżeli Hezbollah byłby w stanie tam wprowadzić
w skrajnych okolicznościach już znów religijny socjalizm, tak jak trochę, no, trochę na modłę irańską, dzięki czemu by sporo rzesze ludzi wyciągnął z biedy, to tak, to są w stanie przejąć tę władzę i są w stanie przejąć tak naprawdę kraj. Ale póki co się na to nie zanosi, sam Liban nie jest w stanie jako gospodarka funkcjonować. To jest państwo, które już nawet nie żyje od pierwszego do pierwszego, tylko to jest państwo, które jest w totalnej zapaści. I jakiekolwiek wpływy też z zewnątrz, z całej diaspory libańskiej, która jest ogromna, jest wszędzie, też nie będą wystarczające. Wydaje się, że projekt państwa właśnie libańskiego w tej formie, w jakiej jest obecnie, no chyba upadł. Więc jeżeli tak naprawdę Liban na powrót nie stanie się swego rodzaju, no, kryptokolonią, to sytuacja może tam być bardzo ciężka. A jak to, kurczę, jest, że tak się wyrażę, bo nie do końca potrafię to pojąć, że Iran, który, no bo dzisiaj trochę sytuacja, jego relacje z różnymi, nie tylko sąsiadami, ale lokalnymi graczami się zmienia, ale w pewien sposób te relacje właściwie ze wszystkimi miał, delikatnie mówiąc, różne. To jak to jest w sumie, że udaje mu się eksportować tak naprawdę swoje wpływy, bo przecież to nie jest eksport tych wpływów dopiero w momencie, kiedy ten Liban zaczął faktycznie upadać, a działo się to dużo, dużo wcześniej. No, dlatego im się udało to dużo, dużo wcześniej, a nie udaje im się to dzisiaj. Kiedyś nastroje ku temu były inne. Liban był zawsze w orbicie wpływów francuskich. Iran miał bardzo dobre relacje z Francją, a więc naturalnie Iran mógł tam właśnie wlać swoje wpływy, tak? Natomiast wszędzie indziej, typu na przykład właśnie w Syrii czy w Iraku, który wówczas no, nie był w dobrych stosunkach z Iranem, delikatnie mówiąc, im się to nie udawało. I dzisiaj, jakbyśmy popatrzyli, dokąd udało się Iranowi wyeksportować ideologię, to widzimy, że tak naprawdę niemal donikąd. To nie jest atrakcyjne, dlatego że nie ma sukcesu gospodarczego za tym. Nie idzie on za tym. Mamy małe, drobne komórki, właśnie takie typowo właśnie w wersji irańskiej, szyickie, na przykład w Nigerii, gdzie nigdzie w Indonezji, ale to nie jest atrakcyjne. Nie ma sukcesu żadnego, który by wspierał to ideologię. Ale wszędzie tam zaczyna się tak naprawdę od komórek terrorystycznych, czy się mylę? Od wszystkiego naraz, szczerze mówiąc. Od wsparcia właśnie duchownych, takiego typowego duchownego, przez charytatywne, humanitarne. No i przy okazji tych humanitarnych zawsze się znajdzie trochę broni, także no, wszystko ze wszystkim. Plus handel narkotykami, oczywiście też z krajami właśnie Ameryki Łacińskiej. Bo Iran wychodzi z założenia, że sfera sacrum to jest u nich. Stricte Iran, Karbala, typowo właśnie szyickie miejsca święte, a cała reszta to jest profanum i oni tam nie są zobowiązani w ogóle przestrzegać zasad islamu. No właśnie, bo od razu mi się tak nasunęło wejść, przemyć do Iranu narkotyki i wpadnij, tak? I możemy się właściwie już żegnać. Kto ma największy wpływ tak naprawdę na Iran? Stany Zjednoczone? Jako, jakby nie patrzeć, to nie jest pozytywna relacja. Czy może jakiś inny gracz? Obecnie to są Chiny, Indie, Rosja. No to mają największy wpływ w wymiarze takim pozytywnym, że mogliby zmienić postawę Iranu, mówiąc, że po prostu nie będą od nich kupowali węglowodorów i o jakichkolwiek inwestycjach nawet w przyszłości mogą zapomnieć. Czy też program ten cywilny, jądrowy, tak? No to by wywarło na nich jakiś efekt. A największy wróg? Izrael, Stany Zjednoczone jako drugie, czy ktoś inny tak naprawdę jest na celowniku Iranu? Szczerze mówiąc, największym wrogiem Iranu jest wróg wewnętrzny. Stany Zjednoczone nie mają żadnego interesu w tym, żeby Iran najechać, tak? Bo jakakolwiek inwazja wymagała przynajmniej 500 tysięcy ludzi, no łącznie licząc 2 miliony żołnierzy w rotacji. Bardziej pytałem o wroga takiego może mentalnego też. A, mentalnego, no to tak. Oczywiście to są wahabici z Arabii Saudyjskiej, dlatego że rywalizują wszędzie, gdzie mają wpływy. Także no przykładowo właśnie w Nigerii, czy też w innych państwach, wszędzie gdzie się ściera świat sunnicki, najmocniej wspierany przez wahabitów z szyickim, gdzie może się potencjalnie wspierać.
chociażby w Pakistanie, gdzie też są szyici oczywiście, w Afganistanie, Iraku, Syrii, Libanie, Jemenie. A egzystencjalny wróg to faktycznie tak Izrael, czy to jest trochę taki konflikt, nie chcę powiedzieć, że na pokaz, ale może ku innym celom on jest stworzony? Izrael nie jest w stanie pokonać Iranu. Po pierwsze dlatego właśnie, że już został wykreowany na wroga absolutnego, więc jakikolwiek atak no, spotkałby się z solidarnością społeczną po stronie irańskiej, tak? Po drugie przeprowadzenie takiej operacji, która by przynajmniej raczej tylko spowolniła, nie zniszczyła irański program nuklearny, byłoby bardzo trudne i bardzo wątpliwe, żeby to się powiodło i skończyło wyłącznie na niszczeniu celów izraelskich. Bardzo możliwe, że to by się rozlało też na inne państwa regionu, bo samoloty izraelskie raczej by prawdopodobnie by się skierowały potem w każdą lokalizację dostępną, łącznie z Emiratami, więc to Iran by odpowiadał. Jeżeli chodzi o ideologię, naprawdę wróg wewnętrzny. Iran jest państwem wieloetnicznym, to jest bardziej cywilizacja. Funkcjonuje tam obecnie przynajmniej kilka języków, żeby można było to w większe jakieś zgrupowania połączyć, tak? Azerski, arabski, perski, tam kilka jeszcze pomniejszych. Dlatego cały czas utrzymują gwardię rewolucyjną. Nie połączyli armii nigdy, dlatego że mają tradycyjną armię Artesz, jak i Sepoh, czyli właśnie Gwardię Strażników Rewolucji Islamskiej. I ta druga gwardia właśnie, pomijając, że też oczywiście prowadzi operacje zagraniczne, to jej głównym zadaniem jest utrzymywanie państwa w ryzach. Oni są sami sobie największym wrogiem właśnie przez to. Tak, jedyne, co ten naród spajało i wciąż jako tako spaja, to jest religia. No i jeszcze język. Ale jedni i drudzy, że tak powiem, nasi bohaterowie, czyli i Iran, i Izrael, zmieniają trochę sytuację w rejonie, bo wchodzą w dość, jakiś czas temu by się wydawało nieoczywiste sojusze, więc próbują jakoś tą swoją pozycję jednak budować, wzmacniać. Tak, to się wiąże z tym, że Stany Zjednoczone nie mają zamiaru w jakikolwiek sposób się konfrontować z Iranem. W związku z tym, odkąd Stany Zjednoczone się wycofały z Zatoki, tak, za Obamy już najwięcej chyba wycofano już wtedy z Iraku, to Izrael właśnie zaczynał powoli budować coraz bardziej silniejsze relacje z państwami Zatoki. Stąd też te porozumienia Abraham Accords. Także no, niby oficjalnie jeszcze nie ma nawiązanych relacji saudyjsko-izraelskich, ale tak naprawdę to jest tajemnica Poliszynela, że one są. I to jest równoważenie, dlatego że jeżeli jesteśmy państwami Zatoki Perskiej, z grupy GCC, tak? I widzimy, że Stany Zjednoczone w żaden sposób nie będą już powstrzymywały Iranu, ponieważ mają inne problemy na świecie, no to pozostaje jeden, jedyny sojusznik, Izrael. Więc nawiązuje się te stosunki dyplomatyczne. Prawdopodobnie też w zamiarze przewiduje się udostępnienie lotnisk, baz i tak dalej. Był też przypadek, że pojawił się podobno izraelski okręt podwodny w Zatoce Perskiej. Tak to właśnie wygląda, że Iran przestaje się martwić, już od dłuższego czasu przestaje się martwić tym, że ma Stan Zjednoczony dosłownie przy furtce, tylko tym, że po pierwsze Irak jest państwem upadłym, Syria jest państwem upadłym, tam mamy typowe starcia proxy, a do tego wszystkiego jeszcze właśnie Arabia Saudyjska, Emiraty i inne państwa zawiązują sojusz de facto z Izraelem i jeszcze na dodatek, już wisienka na torcie, Turcja, która wszędzie, gdzie może, już stara się rozpościerać swoje wpływy od Pakistanu przez Afrykę. I ewidentnie widać, że Iran tutaj no, jest graczem trzeciej ligi już. Sam płynnie na szczęście, z czego bardzo się cieszę, przeszedłeś właśnie do tego, o co chciałem zapytać, czyli o te relacje turecko-irańskie, no bo jakby nie patrzeć, Turcja swoją pozycję tutaj w rejonie jednak ma i utrzymywać ją na pewno będzie. Tak, ma i będzie, odkąd Turcja zaczęła aktywnie działać na terenie Iraku, to już było widać, że, dlatego że oni zwalczają tam Kurdów, tak? To było widać, że no, to jest renesans tureckiej polityki neoimperialnej. Nie mają zamiaru
podbijać terytoriów, bo już nie trzeba podbijać terytoriów, żeby je kontrolować. Wystarczy cały czas punktowo utrzymywać kontrolę i punktowo uderzać i to wystarcza. Iran stara się nie wchodzić mimo wszystko na ścieżkę konfliktu z Turcją, dlatego że no, to jest jeden z niewielu sąsiadów, który wciąż od nich kupuje węglowodory bez mrugnięcia okiem. To jest jeden z niewielu sąsiadów, który wciąż pomaga i dalej będzie pomagał Iranowi obchodzić sankcje też właśnie w sektorze bankowym. Nie bez powodu właśnie jeden z tureckich banków miał parę lat temu bardzo duże problemy z amerykańskimi właśnie sankcjami. No, także niby rywalizują ze sobą, tylko że no, są na tyle sobie potrzebni, że nie mogą wpadać w konflikt. To jest taki trochę układ Francja-Niemcy bez jakiejkolwiek Unii, ale no, właśnie, że muszą ze sobą żyć i tyle. To może niektórych pytanie zadziwi, ale współpraca na polu militarnym bądź zbrojeniowym? Turecko-irańska? Na razie absolutnie odpada. Na razie absolutnie odpada. A dlaczego pytam? Bo kierujemy się w stronę Ukrainy, współpracę właśnie pod kątem w branży zbrojeniowej ukraińsko-turecką mieliśmy. Tak. Jak wygląda kwestia tutaj Iranu w tym trójkącie? Znaczy Iran chciał pozyskiwać uzbrojenie od Ukrainy. Z tego co pamiętam, to tam do jakiegoś transferu dawno temu doszło, ale jak tylko Amerykanie się o tym dowiedzieli, to wszystko jest wstrzymane, w sensie blokowane. Ukraina nie może współpracować z Iranem. Wiem, że Irańczycy wysyłali tam ludzi, wiem, że Irańczycy tam próbowali czy to wyszpiegować coś, czy nabyć i tak dalej, ale to się nie udawało. Zawsze bardzo, bardzo szybko ich wyłapywano. Także no, tutaj współpracy wojskowej między Iranem a Ukrainą no, raczej nie będzie. Poza tym, szczerze mówiąc, Iran nie ma zbyt dużo do zaoferowania, to po pierwsze, a po drugie, gwardia już zaczęła dostarczać jakieś komponenty, na razie nie wiadomo jeszcze jakie, prawdopodobnie awionikę i różnego rodzaju systemy elektroniczne dla Rosji. Więc oni już wybrali stronę. Okej, okay, to już dość mocno związaliśmy się z tym, do czego dążymy w naszej rozmowie, czyli wojna w Ukrainie. Jak tutaj, czy w pewien sposób wpłynie to na pozycję Iranu, czy w jakiś sposób w ogóle cała ta wojna może mieć wpływ nawet i na region? Ta wojna może mieć ogromny wpływ na region, dlatego że są zaburzone dostawy pszenicy i produktów właśnie z pszenicy. One są skupywane różnymi drogami, ale te zwyżki cen, które widzimy i które będą, mogą się bardzo negatywnie odbić na całym regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Jeżeli nie dojdzie do kolejnych, w cudzysłowie, arabskiej wiosny, no to będzie dobrze. Okej, okay, ale jak przewidujesz sytuację, że to w sumie Rosja umocni swoje wpływy i będzie rejon w jakiś sposób próbowała zaopatrywać, czy inny scenariusz przewidujesz? Oni już zaopatrują. Już zaopatrują, dlatego że część dostaw została przekierowana do Syrii. Prawdopodobnie część dostaw została też przekierowana do Iranu. Zarówno Syria, Irak, Iran nie są w stanie wyżywić własnej ludności z zasobami, które posiadają u siebie. To jest ogromny problem. Także no, przykładowo Irak do 2050 tam się populacja podwoi. Będziemy mieli praktycznie populację Niemiec na terenie no, ściśle skupionym w miastach, tak? I to dosłownie kilku. Bagdad, Karbala i tam jeszcze tam parę. Więc to, takie są prognozy, że Rosja na dobrą sprawę bardzo dobrze wie, co robi, dlatego że ten, kto kontroluje dostawy żywności na Bliski Wschód, ten kontroluje Bliski Wschód. Woda i żywność, tak? Rozumiem. A zapytam jeszcze inaczej, bo wcześniej padło pytanie o Izrael i Iran i ich aktywne jakby działanie w zmienianiu jakby relacji z otoczeniem, właściwie ze środowiskiem swoim bezpieczeństwa, to patrząc na sąsiadów oraz tych, którzy z nimi nie sąsiadują, ale są względnie blisko, to jakbyś miał przedstawić tą sytuację, to Iran tak naprawdę bardzo mocno na kogoś może liczyć w przypadku, gdyby
dość negatywne sytuacje miały miejsce, czy jednak inni będą próbowali, no mówiąc tak bardzo dyplomatycznie, negatywnie na Iran oddziaływać? Jak widzisz te relacje właśnie z całym otoczeniem, jeśli o Iran chodzi? Gdyby doszło do konfliktu, tak? Bo o tym mówimy. I że tak się wyrażę, po drodze, czyli cały ten proces ewentualny do takiej sytuacji. Rozumiem. Jedyne państwo, na które trochę, ale tylko trochę będzie mógł Iran liczyć, to Indie, które bardzo, bardzo cenią swoją niezależność i możliwość prowadzenia takiej bardzo suwerennej polityki zagranicznej. Nawet w obecnych okolicznościach są w stanie skupować od Iranu ropę. Podkreślmy jedną rzecz, tak? Łukaszu, tak? Bo być może nie każdy też na mapę patrzy. Wspólnej granicy te dwa państwa nie mają. Nie mają, oczywiście. Co nie przeszkadza dalej handlować ropą, oczywiście. Nie. Iran jest zdany na siebie. Poza bojówkami w Iraku, Asadem i ich lokalnymi bojówkami irańskimi w Syrii, Hezbollahem, oni nie mają na kogo liczyć. Są zdani wyłącznie na siebie, co też jest całkowicie dokładnie odzwierciedlone w ich programach zbrojeniowych. Oni stawiają na tę samą kartę, na którą stawia Korea Północna. Pociski balistyczne, drony, pociski manewrujące. No i oczywiście wszelkie przeciwokrętowe, jakie tylko są w stanie zdobyć. Dokładnie każdy sąsiad jest dla nich problemem? Od strony południowej tak. Od strony zachodniej nie mają większych problemów z Azerbejdżanem czy Armenią. Są to zbyt małe państwa. Z Gruzją oni mają całkiem niezłe stosunki, dlatego że podobnie jak Armenia, tam no, dosyć dobrze hula pranie pieniędzy z i do Iranu. Turcja prawdopodobnie by tutaj no, nie trzymała żadnej strony, by krytykowała bardzo Izrael, ale jednocześnie by dalej rozpostarła swoje wpływy w Syrii, jakby tylko miała ku temu okazję, jak też w Iraku. Wykorzystaliby tę sytuację na swoją korzyść. Państwa Zatoki, poza Katarem, który naprawdę nie ma zbyt wiele do powiedzenia na arenie międzynarodowej, szczególnie w wymiarze bezpieczeństwa. Też podobnie jak Turcja by się zachował, tym bardziej, że Katar zmierza ku temu, żeby być protektoratem bardziej tureckim. Państwa od północy, Kazachstan, Turkmenistan i tak dalej, to w ogóle się nie liczy. No, nie ma na kogo liczyć. Zupełnie poważnie Iran jest osamotniony i oni zdają sobie z tego sprawę. Dlatego tak w każdym programie zbrojeniowym, czy też gospodarczym, oni ciągle podkreślają samowystarczalność, produkcja lokalna, narodowa, krajowa i tak dalej, bo wiedzą, że nie ma nikogo, na kogo mogą liczyć. Oni są takimi Kurdami, których najlepszym przyjacielem są góry, tak? Tylko że w wymiarze całego regionu już, nie tylko jednego czy tam trzech państw. To jakby nie patrzeć i odwracając trochę relacje, no to Iran jest jednak problemem dla wszystkich wokół, zwłaszcza, że no z atomem idzie w tą stronę, w którą idzie. Tak, jest problemem, dlatego że jeżeli Chamenei umrze, to wówczas może być jego teza o tym, że Iran nie potrzebuje broni jądrowej, odwrócona. Wiemy, że Iran jest wyizolowany, osamotniony, podobnie jak Korea Północna, też nie ma za bardzo na kogo liczyć i wiadomo, że takie państwa będą się zabezpieczały tak jak każdy zapędzony w kozi róg. Czymkolwiek będą mogły. A to jest jedyny kierunek tak naprawdę dla Iranu? Tak jak powiedziałeś, że jakby konsekwencją będzie to, że jednak wróci się bardzo mocno do tego programu? Nie ma widoków na inny scenariusz, że jednak jakby zmieni się, no nie chcę powiedzieć, że optyka, ale kierunek jakby polityki i istnienia w rejonie? To znaczy zawsze są alternatywne scenariusze, tylko no to jest tak jak z projekcjami ekonomicznymi. Mamy pytam o pewną realność tak naprawdę takiego scenariusza. Realność, że Iran wkroczy na jakąś bardziej powiedzmy pokojową ścieżkę albo status quo. Tak, dokładnie. Nie bardzo jest ku temu możliwość. Znaczy możliwość jest taka, że może się pojawić większy konflikt gdzieś na świecie, który sprawi, że nie będą musieli się bać o przetrwanie władzy u siebie, dlatego że wszyscy będą i tak bardziej zajęci tamtym konfliktem. Czyli przykładowo, jeżeli Chiny by uznały, że jednak napadają na Tajwan, a wówczas, że Stany Zjednoczone, że odpowiedzą na to,
to naprawdę najmniejszą bolączką będzie to, że jest gdzieś tam obok Iran. Iran będzie po prostu brał na wstrzymanie. Może zaraz poprawi się wtedy nam relacja z Unią Europejską, która stworzyła ten system INSTEX do wymiany barterowej w celach humanitarnych za ropę i gaz. No, jest taka możliwość. Iran tak samo jak i Chiny i Północna Korea i też częściowo Rosja grają na przetrzymanie. Jeżeli uda się osłabić Stany Zjednoczone, to dobrze, jak nie, to my ich osłabimy, zobaczymy co będzie. Długodystansowcy. No, odbija się to źle na ich narodach, ale no, tak do tego podchodzą. A powiedziałeś, że w pewien sposób, to nie są dokładnie oczywiście twoje słowa, ale że w pewien sposób Iran jest skazany trochę na ten nuklearny sukces, że możemy jedynie próbować go spowalniać. Jedna z takich akcji, że tak powiem, operacji się udała. Czy mógłbyś w paru słowach powiedzieć naszym słuchaczom, jak to wyglądało? No i czy faktycznie, tak jak powiedziałeś, i tak się Iranowi to w końcu uda i tak? Spowalniać. Mieliśmy wiele takich sytuacji w przeszłości. Jedną z nich było na przykład wprowadzenie Stuxneta, czyli wirusa, który spowodował rozregulowanie wirówek i to cały program właśnie za Ahmadinejada mocno spowolniło. Mieliśmy też zabójstwo profesora Fakhrizadeh, który był jedną z kluczowych osób podobno dla irańskiego programu jądrowego, szczególnie właśnie w kwestiach militarnych. Mieliśmy zabójstwa konkretnych różnych naukowców, którzy pracowali przy programie jądrowym. Na zasadzie jechali samochodem, ktoś przylepił im na magnes bombę do samochodu, ona wybuchła i nie żyją. To się pojawia regularnie. To trwa od lat. To jest wojna typowo właśnie, trochę szpiegowska, trochę właśnie taka w cieniu, asymetryczna i to jak widać nie sprawiło, że Iran dzisiaj nie osiągnął bardzo wysokiego wzbogacenia, no, póki co jeszcze niewielkiej ilości materiału, tak? Więc no, likwidowani są ludzie, likwidowane są niektóre obiekty, czasami sabotowane, ale Iran no, ma wiele zasobów ludzkich, jak i materiałowych, które pozwalają im dalej trwać. Na tym polega problem. I to jest ten twój argument, na podstawie którego wnosisz, że jednak Iranowi się to uda, tak? Tak, dlatego że jeżeli byśmy naprawdę chcieli i mieli możliwości i informacje, jak totalnie zatrzymać ten program, to by już dawno Izrael albo Stany Zjednoczone to zrobiły. Ale nie zrobiły tego i nie są w stanie, prawdopodobnie nie są w stanie tego zrobić. No bardzo ciekawe, dlatego dopytuję, to nie było, broń Boże, podważanie tego, co mówisz, tylko nie, ja rozumiem. Chciałem na przykład też dociekać. Bardzo często to chodzi o zidentyfikowanie konkretnej osoby. Fakhrizadeh na przykład był osobą znaną w świecie wywiadu i tak dalej. Był na liście osób, z którą Międzynarodowa Agencja Atomowa chciała rozmawiać. Także jego ID było powszechnie znane. I w odpowiednim momencie został zlikwidowany. No jeszcze też pozostaje pytanie, czy na pewno został zlikwidowany przez jakieś zagraniczne służby, czy też ktoś w Iranie nie postanowił go zlikwidować w ramach sabotażu, tego nie wiemy. Ale to aż tak bardzo mocno są te wewnętrzne spięcia, że myślisz, że do tego mogłoby dojść, bo mówiłeś wcześniej, tak, że tutaj największy problem Iranu to jest tak naprawdę problem wewnętrzny. To jest problem wewnętrzny. Bardzo dziwną sytuacją było to, że chwilę później, bodajże kilka tygodni później, w niemal identycznym miejscu został zabity lokalny inspektor środowiska. W niemal identycznym miejscu. I to już było dziwne, dlatego że to tak jakby się pojawiało w jakichś takich dziwnych kontekstach. To była osoba, która mogła mieć informacje o zamieszkaniu Fakhrizadeh, to po pierwsze. Po drugie, no być może to też był przypadek, dlatego że zlikwidowanie kogoś akurat na tym odcinku drogi to jest dosyć prosta rzecz. Ale to jest tak. Nawet jeżeli nie mamy jakiejś silnej opozycji wewnętrznej, to w sytuacji, gdy elity walczą ze sobą i zażerają się, kanibalizują własną gospodarkę. Powiedzmy, że kogoś aresztowano, powiedzmy, że kogoś gdzieś zabito.
Wówczas w ramach zemsty, no, ktoś może podjąć takie kroki. Nie wiadomo. To znaczy, to nie wygląda na to, żeby akurat to tak było, ale po prostu chodzi o to, że nie można tego nigdy wykluczać. Łukaszu, na koniec pytanie z jednej strony łatwe, a z drugiej wcale nie. Jakaś kwestia małego podsumowania tego wszystkiego, co powiedziałeś, jakie według ciebie są widoki? No poniekąd o tym wszystkim mówiłeś, ale chciałbym, żebyś w pewnym skrócie to wszystko właśnie podsumował. W skrócie podsumować można to tak. Nie ma żadnego wariantu, w którym obecnie prawdopodobnego, w którym Iran by zmienił trajektorię, którą podąża. Co nie znaczy, że nas nie zaskoczy. Tak samo jak teoretycznie nie zaskoczyła wszystkich rewolucji islamska w Iranie. Tylko teoretycznie, dlatego że wtedy dostęp też do informacji był inny niż dzisiaj. Może się zdarzyć, że splot okoliczności sprawi, że Iran będzie jednak mimo wszystko zupełnie innym państwem w ciągu 10-12 lat niż jest dzisiaj, ale no obecnie jest to mało prawdopodobne. I na tyle mniej więcej się nastawiasz, jeśli chodzi o czas, okres, tak? Tak, ja nie jakby to powiedzieć, nie żyję nadzieją, że coś się zmieni, dlatego że oni sami wybrali swój los i w dalszym ciągu no, tak to wygląda, jak wygląda, ale nie wykluczam, że może być jakaś niespodzianka tutaj. Nigdy nie należy tego wykluczać, dlatego że nie jesteśmy wszechwiedzący, nie dostrzegamy pełnego spektrum wydarzeń, także tym bardziej przyszłych. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Tak samo serdecznie dziękuję za naszą bardzo interesującą rozmowę. Nie każdy tyle na temat Iranu i tego rejonu może powiedzieć. Mam nadzieję, że poszerzyliśmy trochę również wiedzę naszych słuchaczy. Ja swoją na pewno poszerzyłem, tym bardziej jeszcze raz bardzo duże ukłony i dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Łukasz Przybyszewski, prezes Abkhazid Foundation Fund. To ja dziękuję, Arturze, dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. I po persku, chod ofes. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.